Witam wszystkich serdecznie, oraz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste ciało, dokładnie, jak widzicie, w tle jesteśmy znowu tutaj na kanale TubaGaming.pl. Yo, dalej mamy 0 subskrypcji, bo w tym momencie, gdzie to nagrywam, jeszcze nawet nie wiecie, że taki kanał już istnieje. Jeżeli nie wiecie w ogóle, o co chodzi z tym kanałem, to musicie obejrzeć sobie 2-3 odcinki wcześniej, jak go zakładaliśmy. Będzie to kolejny filmik z serii, gdzie zajmujemy się otwarciem nowego kanału, stworzeniem wszelkich materiałów na ten kanał, co są potrzebne, czy to właśnie banery, czy to awatary, czy to miniatury, czy to filmy same w sobie, czy to polepszanie dźwięku, obrazu i tak dalej. Wszystko po kolei. Dzisiaj tematem jest tutaj grafikę do kanału. Haha, czyli baner. Baner na YouTube'a, stworzenie banera, zrobienie czegoś ładnego. I będziemy robić to w Photoshopie. Dla osób, które Photoshopa nie mają, mogę zrobić też jakiś inny tutorial w innym programie. Po prostu dajcie znać. Dzisiaj będzie się to koncentrować na Photoshopie. Yo, tak to wygląda. A więc co nam potrzebne jest, aby zrobić taki baner? Teoretycznie nic. Po prostu tylko i wyłącznie mnie. Tak to wygląda. Wchodzimy na dodaj grafikę do kanału. Pokazuje nam się takie okienko, grafika do kanału, prześlij zdjęcia, twoje zdjęcia, galeria. Możecie wybrać zaraz jakieś zdjęcie i po prostu je potem przesuwać i tak dalej. Ale oczywiście to nie będzie wyglądać ładnie, nie będzie to wyglądać profesjonalnie, a o to nam chodzi. Chcemy mieć coś ładnego. Wszystko, co będziemy robić u mnie w tutorialach, będziemy robić też według tego, jak YouTube sobie to życzy, lub czasami nawet i troszkę lepiej, tak? A więc tym razem, abyście też wiedzieli, o co mi dokładnie chodzi, dlaczego ustawiam taką wielkość tego obrazu, a nie mniej inną, wchodzimy po kolei najpierw, jak tworzyć grafikę na kanale. Naciskamy na ten link i wchodzimy na ten link. Dodawanie i zmiana grafiki, bla, 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 bla. Co dla nas jest interesujące, to jest tutaj już w tekście, bla, 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 bla. Jeśli nie masz pewności do szerokości i wysokości obrazu, pobierz jakiś Channel Earth Templates. Jeżeli to naciśniecie, będziecie mogli ściągnąć sobie plik na dysk i w tym pliku jest template. Ja już to zrobiłem, więc po prostu tam lecimy. Tak, ściągnie wam się taki folder z takimi tutaj plikami. Otwieracie sobie w Photoshopie ten template, który YouTube już nam daje, tak? Czyli w tym template'cie już jest wszystko ustawione tak, jak trzeba. Przynajmniej w tym miejscu, gdzie musi cokolwiek być, jakaś grafika, jakiś tekst, aby pasował on też czy to na telefonie, czy to na komputerze, czy to na telewizorze, aby ładnie wszystko pięknie, ślicznie i czytelnie też było. Przy okazji macie też dobrze ustawioną wielkość tego obrazu, która wynosi tutaj 2560x1440 pikseli. Tutaj tej linijki z przodu nie potrzebujemy, dlatego po prostu najeżdżamy myszką na nią i zjeżdżamy z nią całkowicie z ekranu, tak aby ona znikła. Pak, problem załatwiony. Już tej linijki nie macie. Jak widać, nie jest to taki baner, jaki byśmy chcieli mieć, tak? Nie wygląda to zbyt ładnie, chcemy oczywiście coś fajnego na nasz kanał. Jeżeli u góry u was nie ma tutaj nawigatora, to wchodzicie w okno i włączacie po prostu nawigator, tak? Teraz widzicie, go wyłączyłem, nacisnę jeszcze raz, go włączę, bum. I gdzieś tutaj u góry on powinien być. Te wszystkie zakładki możecie sobie naciskać i przesuwać, gdzie tylko chcecie. Mi tutaj u góry się podoba ta, jak ona jest. Wiem, że wielu z was teraz się będzie tak pytać, ej, Pukit, mi to pokazujesz, jak włączać nawigator. Wśród was może być bardzo wielu ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o Photoshopie. Pierwszy raz mają z tym styczność, dlatego będę tłumaczył jak najwięcej rzeczy naprawdę jak dla Matoła, jak dla osła, tak? Mam nadzieję, że tym osobom, które coś potrafią w Photoshopie, nie będzie to za bardzo przeszkadzać, jednak ja chcę, aby do jak największej ilości ten tutorial, że tak powiem, dotarł i żeby jak największa ilość ludzi też zrozumiała ten tutorial, tak? Jak wszystkie inne kolejne. Następną rzecz, jaką będziemy potrzebować, są to pomocne linijki takie, tak? Które po prostu zastąpią nam cały ten obraz tutaj, który dał nam YouTube. Bo jest on nam niepotrzebny, tak? Nie jest to w żaden sposób nam potrzebne do wyglądu. Więc robimy tak, widok i robimy miarki. Boom, Ctrl R. Jeżeli macie po angielsku, musicie sobie zamieniać po prostu pozycję albo te właśnie skróty, tak? Ctrl R i macie wtedy te miarki tutaj, czyli to są tutaj te wielkości u góry. I nimi teraz będziemy się trzymać. Bardzo pomocna rzecz. Najeżdżacie na taką miarkę, obojętnie czy u góry, czy po lewej, i zjeżdżacie, trzymając myszkę, tak? Naciskając na to i trzymając to w dół, zjeżdżacie sobie z takimi paskami i robicie po prostu pierwszy pasek na górnej granicy. Znowu naciskacie na miarkę, jedziecie na dół, na dolnej granicy. I tak samo robimy tutaj w pionowych kreskach. Może nam to być z czasem bardzo, bardzo przydatne. Zobaczcie później dlaczego. Mają one w sobie taką funkcję jakby magnesu, tak? Że jeżeli będziemy jakąś grafikę wklejać, te grafiki będą się dopasowywać do tych miarek, co oczywiście też nam bardzo fajnie, że tak powiem, upiękni tą całą pracę.
Tak to wygląda. Okej, mamy już te miarki postawione, one wychodzą aż za ekran i to teoretycznie w nieskończoność, więc mówię, jest to bardzo, bardzo przydatne narzędzie w Photoshopie i jest to już, nie wiem, od której bardzo, bardzo starej części Photoshopa już te miarki były, więc nie gra tutaj roli, jaką wersję macie. Okej, teraz nadchodzi punkt, gdzie trzeba się zastanowić w ogóle, co to ma być za kanał, czemu poświęcony i co chcemy mieć na tym tutaj banerze na YouTube, tak? Tak jak tutaj piszę, tutaj w środku, ta środkowa cała linia, to jest ten rejon, gdzie będziecie widzieć to na pewno na każdym PC-cie, tak? Jeżeli włączycie na telewizorze, będzie to cały ten obraz, a więc nie opłaca się robić tylko tego paska i tutaj, sorry, wszystko pozostawić, bo na telewizorze nagle będzie to dziwnie wyglądało. Tak samo tutaj widzicie, tablety, desktop max, czyli na PC-cie maksymalną szerokość. Pokażę wam, o co tutaj chodzi. Jeżeli jesteście na jakimś kanale i widzicie ten baner u góry, tak? Przybliżając lub oddalając, on się pomniejsza lub zwiększa. I po prostu max to jest zapewnienie tego faktu, że będzie ten baner widoczny w takim i takim, takim, obojętnie na jakiej szerokości, że tak powiem, zawsze będzie ten baner widoczny i będzie coś fajnego tam widać, tak? Tak to wygląda. Jednak najlepiej skupiać się dosłownie na tym najmniejszym kwadracie, a reszta to mają być takie rzeczy poboczne, których jeżeli nie będzie widać, to też nie będziemy płakać. Okej, rozumiecie, o co chodzi? Mam nadzieję, że tak. A więc jedziemy z koksem. Powiedzmy, że ten kanał będzie zajmować się grą Call of Duty, tak? A więc zrobimy coś z Call of Duty. Nic prostszego niż to. Wchodzimy sobie na Google i... Najpierw wejdziemy na ten Google, bo ja tutaj chyba jest Bing podłączony standardowo. No, nie mówiłem. Wejdziemy sobie na Google. Nie chcę Chrome, zdupcaj. I po prostu wpisujemy Call of Duty. Boom. Wchodzimy na grafikę. I patrzymy jako tło, co mogłoby się nam podobać. Co odpowiada, że tak powiem, naszemu smakowi. Można się nawet 2-3 tła, być może też to zrobimy, aby było ciekawiej. Te zdjęcie mi się tutaj podoba, jednak jest one dużo za małe. Wchodzimy na narzędzia i zmieniamy na rozmiar duży. W tym momencie pokazują nam się tylko duże grafiki, które są też jakościowo, że tak powiem, wystarczające do naszego projektu. I jak widać, już dużo, dużo rzeczy też od razu zniknęło. Okej. Nie opłaca się szukać zbyt jasnych grafik, bo później musimy dużo jakoś tła wyciemniać i tak dalej. Coś, żeby było, ale też nie za dużo, że tak powiem, tak? Wybierzmy coś fajnego. Jeszcze samemu nawet szczerze mówiąc nie wiem co. Tutaj jakiś goń. Za mała grafika. Za małe. Raczej za małe. 1080 w sumie starczy. Ale fajnie było, gdybyśmy znaleźli coś lepszego. Pojedźmy na samą górę jeszcze raz. Tutaj może coś fajnego będzie. Same małe rzeczy, co nam w zupełności w sumie nie wystarczy. Ale no, niech będzie. Niech będzie, że weźmiemy... O, już tutaj się zaczyna problem. Widzicie, nawet ja mam problem z wyszukiwaniem czegoś, co by mi się spodobało. To mi się podoba, ale jest w 720p, to już jest naprawdę dużo za mało. Co by tutaj wybrać? O, to jest takie troszkę romantiko. Weźmiemy sobie romantiko, co prawda teraz już najnowsze... O, tutaj jest znowu ta grafika. Na Morele nawet ona się znajduje. Ale weźmiemy tutaj sobie romantiko pieska, otwórz nowej karcie. Pełny rozmiar, nie potrzebujemy robić tutaj reklamy jakiejś stronie i wygląda very nice. Photoshop ma fajną funkcję to do siebie, że nie musimy tych zdjęć najpierw zapisywać na dysku i wczytywać je do Photoshopa, tylko możemy od razu prawy nacisnąć, kopiuj, wchodzimy z portem na Photoshopa i albo wchodzimy na edycja, wklej, albo naciskamy Ctrl V, zrobimy tutaj to krok po kroku, boom. Jak widać, grafika jest za mała. Jednak w tym takim maksymalnym rejonie, który znajduje się na YouTubie, tak czy inaczej się ona mieści, tak? Ale pamiętajmy o telewizorze, o komputerach z dużą rozdzielczością na monitorze. Tutaj by czegoś brakowało i dziwnie to będzie wyglądać, jeżeli będzie takie rozmazane. A więc wchodzimy tutaj w narzędzia po lewej i mamy taki kwadracik. Naciskamy prawym, czyli naciskamy na ten kwadracik, później naciskamy prawym, jeżeli mamy tą warstwę wybraną, tak? To jest ta warstwa z tym zdjęciem. Tutaj na oczko włączamy i wyłączamy. Po włączeniu naciskamy prawym i robimy przekształć swobodnie. Trzymając guzik Shift na klawiaturze, możemy zmieniać wielkość, nie zmieniając proporcji. Jest to oczywiście bardzo fajna rzecz. Jeżeli nie wiecie teraz, jaki guzik to jest Shift, to macie jeszcze inną opcję. Tutaj u góry widzicie szerokość i wysokość. Możecie też zmienić po prostu, powiedzmy, na 133
0,5%. Nie, to za mało. Zróbmy 100... Ups, zły guzik. 140%. Bum. Jak widzimy, wychodzimy nawet za ekran. Nie przeszkadza nam to. Więc w tym momencie, żeby była ta sama wielkość, robimy tak samo 140% wysokości. Bum. Idealnie rozciągnięte. Wszystko ślicznie, ładnie, pięknie. Jednak, co widzimy... Nie widzimy dużo, ponieważ tego psa i ponieważ tego żołnierza bardzo mało widać. Nie widać tego na banerze. I teraz, ha, co zrobić? Jeżeli to pomniejszymy lub przesuniemy, to znowu będzie brakować u góry, tak? Nic nam to nie przeszkadza, ponieważ zawsze można sobie jeszcze wynaleźć jakieś inne rzeczy, inne pomysły i zrobić to tak, aby pasowało. My chcemy mieć tą głowę tego psa i tak samo chcemy mieć głowę tego żołnierza. A więc zjeżdżamy po prostu trzymając tutaj wybór, te cztery szałki, i po prostu przesuwając warstwę, ustawiamy ją tak, jak chcemy. Jak widzicie, u mnie pokazują się takie niebieskie kreski, tak? Jeżeli najeżdżam na środek, przeszkodą idealnie lub cokolwiek, pokazuje się taka kreska. Bum! Jesteśmy idealnie na środku. Te kreski nie są standardowo, o ile się nie mylę, włączone. Je musicie włączyć. Dlatego wjeżdżacie na widok, przyciągaj, tak, zaznaczacie tą opcję i przyciągaj do linie pomocnicze, warstwy, granicy dokumentu. Wszystkie te opcje włączacie. W tym momencie, jeżeli będzie właśnie do tych miarek, które ustawiliśmy, widzicie, jest tak jakby magnes. Jadę powoli, 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 puk i magnes. Jadę, puk i magnes. To jest to, po co robiliśmy te miarki. Tak samo właśnie, jeżeli przesuwamy zdjęcie, czy to w pionie, czy to w poziomie, pokazuje nam się, kiedy jesteśmy idealnie na środku, a kiedy nie. Tak, bardzo, bardzo pomocna rzecz, przyda wam się jeszcze miliardy razy podczas przeróbek czegokolwiek, czy to na YouTube, czy na cokolwiek innego. Okej, robimy tak, bum. Mamy teraz ziomka i mamy pieska. Jak na razie, jak już powiedziałem, koncentrujemy się tutaj na tym środkowym rejonie. I nie macie się co martwić, jeżeli zapiszecie ten plik, to nie będzie już tych linii widać. Tak, one znikną. Nawet jak wyłączymy tutaj to, co nam Photoshop dał, czy nie Photoshop, tylko YouTube, ten template, też na te oczko tutaj, te kreski zostają, nie są najmniejszym problemem i tak czy inaczej zapisując plik, tych kresek już nie będzie. One są naprawdę tylko pomocą. Jak na razie zostawimy ten template, aby widzieć dosłownie, gdzie się dalej znajdujemy, co takiego robimy. Przez to, że włączyliśmy nagigator, możemy sobie teraz fajnie przybliżać i oddalać te całe zdjęcie bez jakichś szczególnych skrótów klawiszowych lub cokolwiek i jest very, very nice. Okidoki. Jak na razie nie jest to nic spektakularnego, jak na razie nic ładnego, wiadomo, że coś jest nam potrzebne. Jest to oczywiście nazwa naszego kanału. Wchodzimy na literkę T. Tak, tutaj z tych narzędzi wybieramy literkę T i daje ona nam możliwość pisania. Tak, T jak tekst, tak samo na klawiaturze, jeżeli naciśniecie T, to wtedy będziecie mogli pisać. Teraz mamy ten problem, że przez ten template, jak naciśniemy w tym miejscu, to będziemy edytować ten tekst, który jest tutaj. Tego oczywiście nie chcemy robić, więc naciskamy na razie gdzieś indziej. Lub po prostu wyłączacie tą całą warstwę i już po problemie. Tak, naciskacie sobie pup gdzieś na środku i jest very nice. Coś nam miga. Tutaj macie typografię, czyli ustawienia wielkości czcionki i tak dalej. Macie też to tak samo u góry. Jeżeli wam się tutaj znowu po prawej to nie pokazuje, to tak samo na widok, nie, na okno i typografia włączacie tą opcję. Lub po prostu zadowalacie się tym, co jest u góry. Jednak nie ma tutaj tylu ustawień, więc zalecałbym włączenie tego okienka. Okej, jak nazwaliśmy kanał? TubaGaming.pl. A więc robimy TubaGaming.pl. Jak na razie dużo za duże. Naciskając kilka razy na nasz tekst, zaznaczamy go. Możemy tutaj albo zmieniać wielkość, wybierając ją z listy, albo wpisując po prostu jakąś liczbę, albo najeżdżając na te dwie literki tutaj i przesuwając w lewo i w prawo. Bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna rzecz, bo możemy cały czas już oglądać, jak wielki ten tekst jest. Pamiętamy o naszym rejonie, który jest minimalny, tak? Który minimalnie się na ekranie znajduje i jest to ten kwadrat w samym środku. Okej, tekst jest. Wow, ale wyśmienity. Хорошо. Jakiś taki troszkę nie taki. A więc wybieracie sobie inną czcionkę. I tutaj oczywiście tylko i wyłącznie od was zależy, jaka ta czcionka będzie, tak? Ja tutaj nie mogę wam żadnej jakiejś czcionki na 100% powiedzieć, to jest najlepsza lub cokolwiek, bo to tak nie jest, tak? Każdy woli inną czcionkę, każdemu się inna czcionka podoba. Ja tych czcionek troszkę na tym PC-cie już mam, chociaż bywało mniej gorzej. Były miesiące, gdzie miałem ponad 1700 czcionek. Teraz postarałem się trochę ograniczyć. Nie wiem, szukamy jakiejś byle jakiej czcionki, która nam się podoba. Powiedzmy, że żadna z tych czcionek nam się nie podoba, tak? Mam tutaj pełno ich, ale nie podoba nam się żadna z tych
czcionek. Dlatego zrobimy jeszcze przy okazji inną rzecz, która być może wam pomoże w przyszłości. A więc wracamy do folderu. Ja tutaj w tym folderze mam podfolder czcionki. Ja wam cały ten folder razem z tym nawet projektem dam do ściągnięcia. Więc będziecie sobie mogli to ściągnąć i te same czcionki używać. Tutaj mam jeszcze kilka innych czcionek. Jak się instaluje czcionki? Specjalnie zostawiłem spakowane, tak jak się ściąga ze strony. Gdzie się ściąga czcionki? Na złą zakładkę nacisnąłem, tego nie potrzebujemy. Tutaj. Przykładowa strona DaFont. Cak. Tutaj macie pełno czcionek. Wchodzicie na top, przykładowo te niby najlepsze czcionki i szukacie, jaka czcionka mogłaby wam się podobać. Żeby to ułatwić wybór swojej czcionki, najlepiej już od razu wpisać tubagaming.pl. Duże, aby było ładnie wyraźnie, 100 plików na stronę, boom! I już widzicie od razu, jak ten tekst wygląda w momencie, że tak powiem, raczej z waszym tekstem, tak? Z waszą nazwą. Jest to oczywiście bardzo fajna rzecz. Ten tekst mi się bardzo podoba, sprate.pl dziwnie wygląda, ale ta czcionka mi się bardzo podoba, jak mam być szczery, i ją sobie chyba też weźmiemy. Mimo, że te.pl wygląda dziwnie. Okej, okay, naciskamy na tą czcionkę, tutaj mamy pokazane, jak wyglądają pojedyncze litery, nas to nie interesuje, robimy download i robimy zapisz jako w folderze czcionki, abyście sobie mogli ją też później od razu zainstalować, i zapisujemy plik. Otwórz folder i jesteśmy tutaj, Master of Break, mamy tą czcionkę. I teraz na przykładzie tej czcionki ją instalujemy. A więc wypakowujemy ten plik, to jest plik zip, więc możecie go też i RAR-em wypakować, i też wyodrębnić po prostu Windowsem. Windows wspiera wszystkie pliki zip, no problem. Rozpakowujemy i w folderze Master of Break mamy dwa pliki. Zaznaczamy te dwa pliki, naciskamy prawym guzikiem i zainstaluj. Chwilę czekamy, czcionki się instalują, pak, zainstalowały się. Tutaj się pokazuje ogólnie takie okienko, że się te czcionki instalują, przez to, że mam dwa monitory, nie widzieliście tego prawdopodobnie. Też mniejsza z tym, po naciśnięciu zainstaluj, instalują się one. Photoshop ma to tego, plus taki w sobie, że te czcionki ogólnie się od razu też instalują, nie trzeba resetować programu. A więc w tym momencie, jak piszemy tutaj w czcionce u góry, czyli usuniemy to, co już tutaj piszę, i wpiszemy master... Pokazuje się od razu Master of Break. Bum, czcionka zainstalowana. Bez najmniejszego problemu, tak? Mamy zainstalowaną czcionkę. Jak widać, PL tutaj naprawdę nieładnie wygląda. Rozwiążemy to inaczej. TPL w samym tytule w sobie nie znam też wcale potrzebne. Moglibyśmy je napisać inną czcionką i kombinować i cokolwiek. Nic niepotrzebne. Ok, mamy tekst Tuba Gaming. Zrobić go ładniej. Możemy tutaj kombinować, jedną stronę pogrubić. Okej, wcale nie wygląda so bad, jednak ucina nam tu automatycznie literkę G. Co było nieładne. Zrobimy tutaj. Szkoda, pierwszy wyraz moglibyśmy pogrubić. Tak naprawdę opłaca się kombinować. Jedną stronę pogrubić, drugiej strony nie pogrubiać. Naprawdę robi to ładny efekt. Może w tej czcionce nie rzuca się to jak na razie aż tak w oczy, ale uwierzcie mi na słowo, tak też jest. Yo. Okej, robimy ten napis Tuba Gaming, prawą stronę pogrubioną, bo jednak się udało, i robimy okej. Haczyk, mamy ładny tekścik, mamy wszystko pięknie, ślicznie, tylko jak na razie wygląda to niezbytno ładnie, tak? Niezbytnio. I tutaj jest taka rzecz, nie rzuca też się to jak na razie za bardzo w oczy. Tutaj wam później pokażę, jak się jeszcze kolory dopasowywuje do siebie, przez to, że zrobiliśmy takie skomplikowane tło, to nie jest to wcale aż tak łatwe zadanie. Pokażę wam to na przykładzie byle jakiego tła, więc robimy tutaj na dole po prawej, jest taka ikonka nowa warstwa. Naciskacie na to i pokazuje wam się warstwa 2. Ją przesuwacie gdzie chcecie, trzymając ją po prostu tak jakby w ręce, możecie ją przesuwać. Ją zawsze przesuwacie pod tekst oczywiście, bo pod tekstem ją chcecie mieć. W tym momencie możecie tutaj, jeżeli weźcie sobie wiadro, byle jaką farbę wybrać z palety i po prostu zamalować, tak? Powiedzmy, nam się podoba... Bądźmy troszkę jacyś taki kreatywni, byle jaki kolor, powiedzmy to tutaj, bum. I naciskamy wiadro na tą warstwę, bum, mamy taki kolor uciejemny. Okej, okay. Co widać akurat w tym kolorze?
czarny jeszcze jako tak ładnie na tym wygląda, ale niekoniecznie, tak? Niekoniecznie jest ten kontrast taki, jak powinien być. Niekoniecznie przy każdej wielkości lub mniejszości byłoby to dobrze czytelne, bo czasami kolory ze sobą się rozmazują i to i tamto. To jest, Sara wam pokazuje, abyście się jednej bardzo ważnej rzeczy nauczyli w tworzeniu ogólnie grafik, tekstów i tak dalej. Wchodząc na internet, na jedną z tych dwóch stron, albo tutaj Color Calculator, albo na Paleton, co ja wolę osobiście, widzicie, że tak powiem, paletę kolorów, tak? I przesuwając sobie kółeczko, wybieracie sobie jakiś kolor, tak? My wybraliśmy sobie takie coś, ale co to jest? Co to jest za kolor? Skąd mam wiedzieć, jaki to jest kolor na palecie? Po naciśnięciu na ten kolor tutaj na dole, tak? Gdzie tutaj macie te dwa kolory, pokazuje wam się ta paleta, gdzie ten kolor sobie wybieraliście. I na dole macie taki kod z hashtagiem 4C1BC7. Ten kod kopiujecie. Kopiuj. Wchodzicie z portem na tą stronę i wklejacie go po prostu tutaj. Okej. Okay. I macie wybrany ten kolor. Dosłownie ten sam, jaki użyliście teraz w Photoshopie. Naciskając tutaj, na tej stronie paletą.com, na Add Complementary, pokazuje się automatycznie kropka po drugiej stronie. Boom. I tutaj. Co to jest? To jest ten najbardziej kontrastowy kolor do tego koloru, który my sobie wybraliśmy. Możecie też tutaj szukać od razu tego koloru i one automatycznie live się zmieniają, tak? Nie jest to najmniejszy problem. Jeszcze raz, ale wpiszemy nasz kolor, przykładowy, boom. I tutaj mamy tą farbę, która jest tym największym kontrastem do tego koloru. Po najechaniu myszką też na to miejsce pokazuje się kod tego koloru FFDA08. Możecie też na to nacisnąć, widzicie wtedy to w większej wielkości. I tutaj macie, jaki jest numer tego koloru, hex, tak się to nazywa. Kopiujecie to, wchodzicie z portem do Photoshopa i wiecie już, jaki kolor tekstu musielibyście zrobić, aby dać największy oczujemny kolor do swojego tekstu, tak? To chodzi nie tylko o robienie właśnie banerów, czy to może thumbnailów, czy to może ogólnie jakiejś strony internetowej. Takie coś jest naprawdę strasznie, strasznie przydatne. Kiedyś wam pokażę, jeżeli będziemy już dalej, jak robić też pośrednie kolory, które są najbardziej współpracują i tak dalej. Okej, okay. Ten tekst możecie znowu edytować albo naciskając na literkę T i po prostu na ten tekst, albo naciskając dwa razy na tekst sam w sobie, to wtedy pokazuje nam się coś takiego. I tutaj możemy nakładać też kolor w taki sposób, że po prostu bierzemy, wklejamy to, co skopiowaliśmy przed chwilą, ten najbardziej kontrastowy kolor, robimy OK i bum! To jest największy kontrast, jaki można zrobić z tych dwóch kolorów, tak? Rzuca się w oczy, rzuca się w oczy. I o to też chodzi, tak? O to też chodzi. Jednak my się nie zajmujemy tym. My zrobiliśmy, użyliśmy zdjęcia, co oczywiście troszkę nam te zadanie utrudnia. Możemy zrobić pogrubienie przykładowo tego tekstu. Możemy zrobić też tło takie tego tekstu, że tak czy inaczej będzie ono się rzucać w oczy. Ale jest na to dużo innych też sposobów, jak to można w inny sposób też zrobić. I przykładowo, przez to, że jest to słońce, specjalnie wybrałem to zdjęcie, bardzo mocno w tym środku, że tak powiem, przez to, że tu jest bardzo jasno, tutaj bardzo ciemno, tutaj czarne, tutaj białe, się bardzo to rozmazuje. Tego problemu się musimy niestety pozbyć, tak? Bo jest to po prostu za bardzo różne te tło od siebie, aby, że tak powiem, ten tekst zawsze był super łatwo czytelny. A więc znowu tworzymy nową warstwę, w moim przypadku warstwa 3. I wchodzimy w narzędzia lub... Nie, zrobimy to jeszcze prościej. Powiedzieliśmy, że będziemy robić prosto, to będziemy też to robić prosto. Wybieracie pędzel. Wybieracie kolor pędzla, najlepiej czarny. U góry macie tą ikonkę pędzla i macie też, jaki pędzel w tej chwili używacie, tak? Najlepiej wziąć od razu jakiś taki z tych pierwszych, standardowych, to jest obojętne, tutaj ten pierwszy to jest rozmazany, drugi jest bardziej z ostrymi krawędźmi, też widać to u góry, twardość. Nastawiamy ją na zero i rozmiar pędzla po prostu powiększamy. Tak, mniej więcej, tak, o. I jedziemy na warstwie 3, to jest ważne, abyście zawsze byli na poprawnej warstwie. Warstwa 3 to jest to nowo zrobiona, czysta, na której nic nie ma i po prostu sobie malujecie czarnym mazaczkiem takie jakby tło. Albo naciskając, albo trzymając po prostu i przeciągając dalej. Bum. Widzicie coś? Od razu tekst się rzuca o wiele bardziej w oczy. Jednak nie jest to takie piękne, jakbyśmy chcieli, tak? Nie wygląda to zbyt pięknie, po prostu taka czarna plama. Jakoś to trzeba zrobić ładniej.
Mam nadzieję, że nie znajdzie się zbyt dużo ludzi, którzy będą teraz narzekać: o, ale Pingwin, co to za sposoby, co z ciebie za grafik? Próbuję naprawdę zrobić jak najprostszy tylko się da tutorial dla każdego, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał bardziej zaawansowany, to się bardziej zaawansowany też zrobi. Okej, okay. Tuba Gaming już się bardziej rzuca w oczy. Very nice. Ja muszę powiedzieć, że ta czcionka jednak nie aż tak bardzo mi się podoba, jak mi się wydawało, że będzie się podobać. I dlatego też ją zmienię. Ha. Naciskając na literkę ty i zaznaczając cały ten tekst, kilka razy na niego klikając, możemy, mając to okienko właśnie typografia, nacisnąć lub zaznaczyć ten tekst, tak, czcionka jaka to jest, i po prostu kursorami w dół góra zmieniać tą czcionkę. Ogólnie, tylko teraz się nie chce. What the fuck? Teraz działa. Możemy już te czcionki zmieniać i już widzę czcionki, które mi się bardziej podobają. To jest dość czyste, ale podoba mi się. Zbyt oficjalne. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. To wygląda nice, ale znowu zbyt proste. O, daj mi coś dobrego. Zamiast robić jednego wyrazu pogrubionego, a drugiego nie, można też używać dwie czcionki. Jednak nie, naprawdę nie polecam używać bardzo wielu czcionek, bo później robi się to po prostu takie nieczytelne, bolące dla oka. Chyba jednak nie znajdę nic takiego, co by mnie z butów wyrzucało. Mówię, nie mam wszystkich czcionek, które mi potrzebne. Do następnego tutoriala już ich kilka jeszcze doinstaluję. Prawie teraz żadnej ładnej czcionki nie umiem znaleźć, ale jaja. Ty, kończą mi się powoli czcionki. Nie, nic lepszego nie znaleźliśmy. Następnym razem trzeba sobie przygotować lepsze czcionki. Okej, też mniejsza z tym. Mamy w takim razie ten tekst, mamy te niby tło pod tym tekstem. Ale co nam oczywiście jeszcze potrzebne? Jakieś linki, jakieś cokolwiek, jakiś efekt na tym. To jakoś tak na razie wygląda biednie, tak samo jak tutaj ten niewycięty kwadrat do góry. Okej, co zrobić z tym kwadratem? Najpierw powielimy tą warstwę, która jest tłem, tak? Najpierw bierzemy to, powiel warstwę. Hello? Aha, pokazuje się wtedy takie okienko, robimy OK. I mamy tą warstwę po prostu dwa razy. Naciskając znowu na kwadracik prawym, przekształć swobodnie, możemy to znowu powiększać, znaczy zmieniać wielkość. I po prostu zmieniamy też tą wielkość, rozciągamy to trochę większe. Jeszcze większe, zaraz będziecie wiedzieć dlaczego. Mniej więcej na środek. Cak, ok. Teraz zmieniacie kolejność. Przesuwacie to pod tą poprzednią i widzicie takie brzydkie coś. Nie wygląda to zbyt ładnie, ale to też nie jest żaden najmniejszy problem. Dlaczego? Bo zrobimy teraz maskę tego tła. Czyli tak, naciskając na tą wyższą warstwę, tak, czyli na tą, którą chcecie, aby była tak jak jest, macie na dole jeszcze różne, to najróżniejsze rzeczy. Czekaj, najpierw trzeba na nią nacisnąć. Macie tam, gdzie robimy nową warstwę, mamy też nowy folder, do tego przejdziemy. I tutaj taka jedna ikonka, utwórz maskę to jest ogólnie. Tylko nie wiem, dlaczego się nie pokazuje ta informacja. Jest to trzecia ikonka na dole. Naciskacie na to i wtedy pokazuje wam się koło tego zdjęcia taki biały kwadracik. W tym momencie teraz wszystko, co będziecie malować na tym, będąc na tym białym kwadracie, po prostu znika wam z ekranu. Patrzcie na to. Czary mary. Już to wygląda lepiej? Zrobimy to jeszcze samo na dole. Byle jak. Bum! I mamy tło. Pamiętajmy, że to, co jest pomiędzy tutaj tymi dwoma liniami, jest widoczne na YouTubie i tak dalej, a to, co mamy wreszcie, że tak powiem, jest to widoczne tylko i wyłącznie na dużych telewizorach.
Okej, okay, jednak to tło teraz wygląda bardzo... Bardzo rzuca się w oczy, tak? Bardzo rzuca się w oczy i troszkę nam psuje, że tak powiem, optykę, przynajmniej już patrząc teraz na to. Dwa razy na te tło. Wchodzimy na nałożenie koloru, wybieramy sobie przykładowo czarny i po prostu zmniejszamy krycie tego koloru. I już wszystko jest very, very nice. Przypominam, wiem, że da się to o wiele lepiej zrobić, o wiele ładniej. To ma być naprawdę proste. Okej, pobawmy się trochę bardziej tym tekstem, bo jak na razie on naprawdę nie jest zbyt spektakularny, tak? Jak na razie nie wygląda on wow! Więc dwa razy na ten tekst, w wyborze naszych warstw i może tak, zamiast koloru nałożmy gradient. Jak widzimy, nie widzimy nic, bo mamy wybrany dupiaty gradient. Tak, teraz możemy wybierać inne. Po naciśnięciu na tą paletę tutaj możemy wybierać inne te palety, inne kolory. Z takich gotowców. I też chyba przy tych gotowcach dzisiaj zostaniemy, tak? Nie będziemy dzisiaj za dużo kombinować. Okej, okay, mamy taki, możemy go dostosować do 100%, to wtedy będzie on bardziej tam, gdzie powinien. Możecie kombinować. Teraz ustawiam na lustrzane, możecie zrobić na liniowy, radialny, testować jak tylko chcecie. Bawcie się. To jest chyba najważniejszy tip, jaki mogę wam dać. Bawcie się. Bawcie się jak najwięcej się da, a znajdziecie naprawdę to, co jest wam też potrzebne, tak? Naprawdę te ustawienie. Okej. Okay. Teraz te tło, co zrobiliśmy tym czarnym pędzlem, troszkę za bardzo rzuca się w oczy. Troszkę za bardzo, po prostu za mocne, tak? Możemy nacisnąć na to i po prostu zmieniać krycie tego i robić to jaśniejsze lub ciemniejsze. Lub, żeby to było bardziej dokładne, możemy to wyłączyć całkowicie, powrócić do naszego tekstu, naciskając na niego dwa razy i mamy tutaj blask zewnętrzny. Co robi blask zewnętrzny? Dosłownie to samo, co robiliśmy mazakiem. Tryb mieszania zmieniamy na zwykły, bardzo ważna rzecz przy niektórych kolorach. Zmieniamy kolor na czarny, bo taki wcześniej też używaliśmy. I teraz po prostu tutaj w zakładce elementy możecie zmniejszyć lub zwiększyć rozszerzenie, rozmiar tego, co będzie to trochę rozmywało, kombinować i robić to tak, aby dosłownie wam się podobało, tak? Aby to był ten efekt, który powiecie, wow, teraz moja nazwa wygląda po prostu super zajebiście. To jest to zadanie, to musicie tak długo się bawić, aż będziecie mieli dosłownie takie, jakie wam się podoba. Okej. Okay. Już co nieco mamy. Ja, jak szczerze, mam być szczery, wcale nie jestem zadowolony z tego, co mamy, ale to też o to nie chodzi, tak? Wchodzimy jeszcze raz, nakładamy sobie te strzałki i przesuwając, przez to, że ustawiliśmy sobie wcześniej ten magnes, tak? Do środka, czy do linijek i tak dalej, bardzo łatwo jest to wyśrodkować. Tutaj byłby środek. My to zrobimy jednak troszkę wyżej. Dlaczego? Bo chcemy jeszcze gdzieś informacje typu Facebook i tak dalej dodać. Do tego przejdziemy, ale zaraz musimy co jeszcze zrobić z tym tłem. Te tło dalej mi się nie podoba. Te tło dalej jest zbyt mocne, zbyt dużo rzuca się w oczy, zbyt bardzo przeszkadza mi w samym napisie w sobie, tak? A więc wchodzimy jeszcze raz na przeglądarkę. Nie, te kolory nas już nie interesują. Wchodzimy na Google i tym razem szukamy czegoś innego. Wpisujemy jako pierwszą nazwę wektor. Jeszcze nic wam więcej nie potrzebne. I myślimy, co jest fajnego? Kreski, kropki, zygzaki. My zrobimy kreski, czyli zrobimy stripes. Boom. Pokazuje nam się pełno, ale to pełno różnych grafik, wypaski. Caping, no ale te paski wcale nie są takie fajne. Przed chwilą zrobiłeś taki obrazek, a teraz nagle będziesz zmieniał na jakieś paski. Why? Why robisz takie rzeczy? Wiecie co? Nie weźmiemy jednak pasku, weźmiemy sobie te trójkąty. Podobają mi się one. A więc prawym, otwórz w nowej karcie. Otworzy nam się tutaj ta grafika. Nie, nie otworzy, więc pełny rozmiar. Od razu zapisać? To zapiszmy, no. Nie w czcionkach, tylko projekt, cak. Otwórz. Okej, okay. Nie jest to najładniejsza grafika na świecie. Zdecydowanie nie. Otwórz za pomocą. Photoshop. I otwiera nam się ta grafika u góry. Zaznaczamy naszym kwadracikiem ją całą. Naciskamy Ctrl-C lub po prostu edycja kopiuj.
i po prostu Ctrl V lub edycja wklej. Mamy tą grafikę tutaj, zjeżdżamy nią poniżej naszego tekstu, aby ten tekst znowu był widoczny i rozciągamy tą grafikę, czyli znowu na kwadracik, prawy, na obrazek, przekształć swobodnie i rozciągamy te zdjęcia, aby było one w całości, najlepiej jeszcze z tekstem twórcy, aby on się stracił, szukamy gdzie by to mogło ładnie wyglądać, jak rozciągnięte, powiedzmy mi się podoba to tak. Okej. I okej. Teraz możecie w miliardy sposób kombinować. Albo, co bardzo szybko działa i w niektórych grafikach nawet super wyśmienite efekty robi, to jest zmiana mieszania. Jeżeli jesteście na tej warstwie i znajdziecie tutaj u góry na napis zwykły, tak, to jest to mieszanie. Zaznaczacie to i jedziecie po prostu na dół lub wybieracie z listy, tak? Zmienia się sposób, w jaki to, co przed chwilą nałożyliśmy, jest mieszane do tej grafiki. I po prostu jeździecie w dół i widzicie już, jakie fajne efekty z tego wychodzą. Różne, najróżniejsze, niektóre ładniejsze, niektóre brzydsze. To wiadomo, że każdy musi dla siebie znaleźć, tak? Mówię, musicie się jak najwięcej to bawić. Jak najwięcej bawić i kombinować. Mi osobiście podoba się przykładowo to. Wygląda to tak trochę... Widać, że jest coś w tle, ale się nie rzuca w oczy, jest bardzo ciemne. To jest też niezłe, bo nawet trochę więcej widać, jeszcze więcej szczegółów. Zostawimy to. Bum! Gotowy. Jest trochę więcej efektu, patrzę jaka duża różnica, a tylko tak szybko. Niektórym będzie się podobać lepiej bez, niektórym z. To jest wszystko tylko przykład, jak można robić, a nie jak się musi robić, tak? To jest tylko przykład, jak zrobić najprostszy sobie baner na YouTube'a. Okej, przybliżamy, widzimy jak to wygląda, podoba mi się. Teraz dalej możecie przesuwać tą całą grafikę, też nie problem. Kurde, gdzie problem? Żeby może te trójkąty jakoś inaczej stały, lepiej stały, wam się bardziej podobały, cokolwiek. Możecie kombinować bez końca. Jedyne co ważne, aby uważać, aby ta grafika dalej była gdzieś na całym ekranie, a nie zostawała taka wielka luka, tak? Bo jest to tam troszkę do pupy, jeżeli znowu będziemy na telewizorze. Okej, tak jak jest tutaj, podoba mi się, very nice. I wracamy do naszej grafiki. Okej, jakoś trzeba dodać linki do Facebooka, do Instagrama, Twittera i tak dalej. Jeszcze co prawda te konto nie ma żadnego Facebooka jak Twittera, ale i tak to zrobimy. Wchodzimy znowu na naszą przeglądarkę, usuwamy to, co już użyliśmy, po co nam tyle otwartych stron. Czcionk już też wam pokazałem, Google zawsze się przyda. A więc szukamy po prostu grafiki Facebook. Możemy zrobić PNG, możemy zrobić ikon, możemy zrobić, widzicie zresztą, wektor. Wektor przeważnie ogranicza się na dwa kolory, tak? Tego akurat nie chcemy. Chociaż zobaczymy, co pokaże się, jeżeli wpiszemy wektor. No okej, wcale nie dwa kolory, o wiele, wiele więcej. Nie jest wcale aż tak źle. Domyślam przeglądarka. Weźmiemy sobie jakąś ikonkę, ta ładnie wygląda w sumie. Chociaż weźmiemy prostą, bardzo prostą. I po prostu dodamy do tej ikonki swojego koloru. Czyli jednak wybierzemy dwukolorową. Tutaj mamy różne nawet facebooczki. Bierzemy ale ten. W przypadkach grafik PNG, tak, to już widzicie po adresie u góry, opłaca się zapisać najpierw i dopiero do Photoshopa, z tego powodu, że nie będziecie musieli już wycinać tła. Jeżeli po prostu skopiujecie tak jak wcześniej i wkleicie do Photoshopa, to skopiuje się to z białym tłem. Co w przypadku PNG jest po prostu nam w ogóle niepotrzebne. A więc... Photoshop, tutaj mamy tą ikonkę. Możecie ją wgrać na kilka sposobów do Photoshopa, albo po prostu prawym, otwórz w Photoshopie, albo ją trzymając po prostu, najechać na ikonkę Photoshopa na dole i wciągnąć do naszego pliku. Bum! Jest znaczek Photoshop. Robimy OK. Przesuwamy go wyżej. Robimy znowu na kwadracik i pomniejszamy tą grafikę na taką wielkość, jaka jest nam potrzebna. Znowu trzymając Shift na klawiaturze, możecie pomniejszać, nie zmieniając wielkości, raczej nie zmieniając proporcji. Okidoki. Przybliżamy. I zastanawiamy się, gdzie chcemy mieć tak naprawdę ten Facebook. My zrobimy dzisiaj to naprawdę bardzo prosto. I tylko na Facebooku się skoncentrujemy. W sumie nie będziemy dodawać więcej, bo jest to ten sam przykład za każdym jednym razem. Możemy robić to po boku, możemy robić to na dole, gdzie tylko chcemy. Zrobimy to po prostu na dole, znaczek Facebook, cak, jest, ślicznie.
Okej, okay, podobał nam się styl tej grafiki, naszego tekstu, tak? Ale kurde, trzeba ustawić te kolory w ten sam sposób, aby to tak samo wyglądało na tą grafikę. O, ale to roboty i ten obrys, żeby zrobić taki ładny. Nic prostszego niż to. Naciskając prawym na nasz tekst, tak? Z tymi wszystkimi efektami, możemy zrobić kopiuj styl warstwy. Wtedy naciskając na jakąkolwiek inną warstwę, naciskając znowu prawy na nią i wklej styl warstwy, kopiują się całkowicie ustawienia tego, co zrobiliśmy wyżej. Nie jest to nice? A no jest. Dlaczego tak czy inaczej wygląda to inaczej? Ponieważ grafika jest mniejsza, gradient się inaczej rozmazuje i jeżeli robimy to w ten sposób, też ten gradient dopasowuje się do siebie. Gdyby ten gradient tego tekstu dalej szedł niżej, to w taki kolor on by powoli się zamieniał. Jest to bardzo fajna rzecz, bo wtedy te rzeczy pasują też do siebie. Tak? Tak to wygląda. Dodajemy znowu nowy tekst i po prostu dodajemy nazwę, jakby to się nazywało na Facebooku. Znowu Tuba Gaming. Zrobimy nawet .pl, bo tak nazwaliśmy naszego e-maila ostatnio. Oczywiście pomniejszamy ten tekst, bo jest on dużo za duży. Przesuwamy go tam, gdzie potrzebne. Okidoki, robimy OK. Znowu naciskamy prawym na ten tekst i wklej styl warstwy. Bum! Tak by to wyglądało. Ja muszę ale szczerze powiedzieć, nie podoba mi się to tak, jak to wygląda. Ja wolę zawsze linki do Facebooka czy do czegokolwiek robić w innym stylu niż samą grafikę tekstu, tak? Dlaczego? Bo za dużo tego samego też jakoś tak nie rzuca się w oczy, tak? Jakoś tak, aha, okej, dobra, za dużo miłości w to nie wsadził. Dlatego to, co zrobiliśmy przed chwilą, po prostu znowu usuniemy. A więc tak, prawym na ten tekst i wyczyść styl warstwy, to po prostu usuwamy to, co zrobiliśmy przed chwilą. Prawym na znaczek Facebooka, wyczyść styl warstwy, bum, też go nie ma. Czarne nie wygląda zbyt ładnie. Przyznam wam rację, tak jest, nieładnie. Więc naciskamy na tą grafikę tego zdjęcia, nałożenie koloru i wybieramy pojedynczy kolor. W tym przykładzie weźmiemy sobie nie biały dosłownie, tylko ten tutaj ze środka tego gradientu. Podoba mi się on, tak? Nie jest to dosłownie biały, taki dosłownie jakby brudny biały. Naciskając na kolor, tak? W tym wyborze kolorów i zamiast wybrać jakiś kolor tutaj z palety, możemy jechać po naszym całym obrazku kursorem i widać taką pipetę. W tym momencie tam, gdzie naciśniecie, ten kolor też wybieracie. Widzicie czacze? Widzicie to? Very, very, dwa rowery. Dokładnie tak to wygląda. Ja wezmę ten kolor tutaj. Jaki kolor sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie jednak tutaj ten z dołu, ale żeby to nie był gradient, tylko czyste, nie? Trochę jaśniejsze, okidoki, a jednak ze środka. Nie, troszkę ciemniejsze, troszkę, a jednak tutaj było dobre. A tak mi się podoba, taki... Nie byle jaki, nie biały, ale też nie inny. Okej, okay, bierzemy kopiuj styl warstwy, wklejamy to też oczywiście na nasz tubagaming.pl. Wklej styl warstwy i bum, mamy. Troszkę się coś zmieniło, ale według mnie bardziej czytelne, bardziej ładne i tak dalej. Zanim zaczniemy dalej robić, ja powiem wam, nie podoba mi się, że ta sama czcionka jest tutaj i tutaj. Więc znowu ta sama historia co od początku, wybieramy inną czcionkę, jakąś fajnie czytelną. Najlepiej oddalić sobie te zdjęcia, aby już widzieć od razu, co robimy. I znowu, zaznaczając czcionkę i jadąc w dół, po prostu zmieniają się tam te czcionki. I widzimy, jak to od razu wygląda. Coś fajnego, prostego, czytelnego i niezbyt grubego. Okej, okay. To mi się podoba. To mi się podoba. Jest bardzo grube, co prawda. Ale ma coś w sobie, ma to coś w sobie, zdecydowanie. I możemy dodać nawet fajny efekt do tego. Nawet zrobimy więcej, niż miałem zamiar robić. Okidoki. Jak widzicie, teraz ruszając znowu jest magnet do tej ikonki Facebooka, tak? Czy to do środka strony, czy koło czego jesteście, tak widać, że to się pokazuje niebieska kreska. Tutaj jest mniej więcej środek tej ikonki Facebook. Tak? Co oczywiście stylingowo fajna rzecz. Okej, okay. Teraz jak to przesunąć, ale nie przesuwać tego pojedynczo, znaczka Facebooka i tak samo znaczka Tuba Gaming, nie przesuwać osobno, zmieniać wielkość może tych dwóch rzeczy, niekoniecznie wszystko robiąc ciągle pojedynczo. Bardzo prosta rzecz, możecie albo za każdym razem po prostu trzymając Ctrl zaznaczać większą ilość warstw, albo co jest jeszcze lepsze i przede wszystkim bardzo fajny porządek trzyma wam później na stronie, to jest robienie folderów.
I więc tak, tutaj ta kolorowa warstwa to jest część tła, ten jeden obrazek jest częścią tła, ten drugi obrazek jest częścią tła. Robimy te wszystkie rzeczy, zaznaczamy, trzymając kontrol i naciskamy na dole na tą ikonkę folderu. Puk! Wszystkie pliki chowają się w jednym folderze i możemy całkowicie, szybciutko wyłączać całą tą warstwę. Very, very nice. Ja teraz tak zauważyłem, wyłączając tą warstwę, że tak jest to nawet jeszcze bardziej czytelne, co mi się jeszcze bardziej podoba. Ale jednak chcieliśmy tego psa mieć, więc po prostu zmienię styl mieszania tej warstwy. I zobaczę, czy można coś fajnego z tego wyciągnąć. To jest troszkę bardzo... nie wiadomo, o co chodzi, ale ma to coś w sobie. Powiem wam, że podoba mi się to. Tak jest trochę naprawdę nieczytelne, ale podoba mi się. Podoba mi się, ma to coś w sobie. Ma to coś... O, to mi się jeszcze... To ma takie coś Miami Vice w stylu. To mi się podoba. Mówię, każdy ma swój gust. Nie są to teraz zdecydowanie najlepsze grafiki. Najlepiej też wybrać kilka różnych. Najlepiej już jakiś wycięty lub samemu wyciąć. Ale niech będzie. Mamy coś, coś ciekawego, coś się dzieje. Okej, jeden folder zrobiliśmy. Co jest to tło. Okej. Mamy nasz tekst, on może zostać samemu, jednak ikonka Facebooka z tekstem do Facebooka należą też razem do siebie, a więc naciskamy na obydwie, tak, zaznaczamy obydwie, znowu ikonka folderu i bum, mamy grupa 2. Naciskając na nazwę tych grup lub ogólnie warstw, możemy zmieniać też ich nazwy. Zrobimy Facebook. Bum, to będzie długi tutorial, Chryste Panie. Okej, Facebook. Teraz, przesuwając ten folder zamiast te warstwy pojedynczo, przesuwamy obydwie rzeczy naraz. Czyż nie jest to piękne? Czyż nie jest to piękne, się pytam? No oczywiście, że jest. I robimy to też albo na środek, albo jakś stylowo to ustawiamy tak lub inaczej, lub gdzieś po boku to robimy, lub mniejsze, większe. Obojętnie. Sami musicie zdecydować, jak chcecie to mieć. Jeżeli ten magnes wam czasami będzie przeszkadzać, bo chcecie przykładowo... Nie chcecie aż tutaj, chcecie kawałek niżej, ale akurat magnes już chwyta, to chwilę ruszając tym, jeżeli będziecie naciskać kursorem w dół lub w górę w strzałeczki, to możecie po jednym pikselu ruszać. Co jest oczywiście bardzo fajną rzeczą. Ja teraz to zmniejszę bardzo, bardzo brutalnie. Jeżeli dalej mam wybraną tą całą grupę, a nie tylko jedną warstwę, to możemy zmieniać też całą wielkość całej grupy. Tak? Razem ikonki, razem z tekstem. Co oczywiście, że tak powiem, fajnie ułatwia nam zadanie. Ja ten tekst po prostu teraz tak dla picu dam tutaj. Nie robi to za bardzo stylowo sensu, ale po prostu to zrobimy. Dlaczego? Bo możemy. Tak, Tuba Gaming, bo mamy tutaj schowany gdzieś tam ten adres do Facebooka. I teraz przykładowo mielibyśmy jeszcze Instagrama, tak? Trzeba by było robić dwa lub Twittera. Dwa, wszystko od nowa. Nie, nie trzeba. Naciskając prawy na tą grupę i wybierając powiel grupę, pokazuje wam się to okienko. Robimy OK i mamy Facebook kopia. Bum, mamy dwa razy to samo ze wszystkimi ustawieniami, jakie już robiliśmy. Dzięki naszemu przyciąganiu do linijek i tak dalej, widać też od razu, że aha, jak się pokazują takie czekreski, jesteście idealnie na równo. Robicie tak i bum, gotowe. Oczywiście nie jest to Facebook, tak, więc na szybko miałem zrobić tylko Facebook, jednak robię teraz dwie rzeczy, a szkil, jestem zbyt kochany. Okej, cofniemy się tutaj, zrobimy teraz Twitter, Vektor, możecie też zrobić PNG i wszystko, co tylko wam się podoba, tak, żeby nie było potem, pingwin, ale ty mówiłeś, że mam to używać, a ty używasz coś innego, a to, tego nie chcemy, tamto było kwadratowe, to niech będzie okrągłe, chociaż wcale mi się okrągłe nie podoba. Ale czystego kwadratowego też tutaj wcale nie ma. Tworzyć nowego nie będziemy, bo ten tutorial nigdy się już nie skończy. To niech będzie jednak te okrągłe. Otwieramy sobie tą grafikę, pełny rozmiar. Widzimy, że jest to grafika, mam nadzieję, PNG. I jak widzimy, nie można wiązać z tą stroną, a więc cofamy się. I powiedz mi, dlaczego nie chcesz. Okej, to cofniemy się jeszcze dalej, wybierzemy jednak inne logo. Kit, Chief, oko, kolego. Weźmiemy... to jest najbardziej kwadratowe, co nie? Niech będzie to pełny rozmiar. Zapisz
Teraz to jest JPG, tak? Czyli JPG, tak? Czyli nasze ma tło ze sobą. Możemy w takim razie to skopiować i wgrać od razu do Photoshopa. Wchodzimy w nasz folder Facebook kopia lub zmienimy nazwę od razu na Twitter, naciskając dwa razy na nazwę. Otwieramy ten folder tutaj na ten dziobek i wklejamy po prostu na Ctrl-V. Bum! Nasz obrazek Twittera. Widzimy mały problem. Ten znaczek Twittera ma obramowanie, które nam się nie podoba, jest niepotrzebne. Bardzo prosto to usunąć. W narzędziach po lewej stronie macie gumkę. Naciskając prawym na tą gumkę macie tak, trzy rzeczy do wyboru. Gumka, gumka tło i magiczna gumka. Wybieracie tą magiczną gumkę, abrakadabra, i naciskacie na te miejsca, na te kolory, które wam się po prostu nie podobają. W moim przykładzie jest to ten biały. Bum! Nie ma go. Na środku te też mi się nie podoba. Bum! Nie ma go. Bardzo proste. Okidoki. Teraz prawym na... najpierw na nasz kwadracie u góry, później prawym na obrazek. Przekształć swobodnie i trzymając shift znowu pomniejszamy. I tutaj znowu kolejny przykład, dlaczego przydaje się ten nawigator u góry. Naciskając kilka razy na zoom i przesuwając sobie ekran, możemy, że tak powiem, tą idealną wielkość dostosować, tak? Zobaczyć, jaki duży był znaczek Facebooka i zrobić po prostu tak samo wielki znaczek Twittera. Bum, zobaczcie, jak pięknie. Idealnie. Okej, zatwierdzamy dziobkiem i ślicznie jest. Wyłączamy znaczek Facebooka z tła i już jest w sumie very nice. Ale oczywiście nie jest to ten sam kolor, jaki był wcześniej i tak dalej, nie pasuje to do siebie, więc prawym znowu na ten znaczek Facebooka, który dopiero co zamknęliśmy, kopiuj styl warstwy, wklej na naszą nową z Twitterem. Bum! Gotowe! Powiedzmy, że na Twitterze w nazwie nie ma kropki, tylko jest podkreślnik, to też go tutaj robimy. Wygląda w tej czcionce bardzo brzydko, dlatego zrobimy po prostu myślnik. A myślnika chyba się tam nie da, ale zrobimy go razem, o bum. I cak! Mamy dwa linki, mamy jakiś tam sobie design, tak? Mamy design, jakoś to tam jednak wygląda, da się z tym żyć. Naciskając, znowu włączając tą pierwszą warstwę, tak? Tę pierwszą grupę, którą dał nam YouTube, widać, że mieścimy się w zupełności wszędzie, gdzie mieścić się też chcemy. Jest to sprawa duża luka, ta luka nam się nie podoba, więc przesuniemy znowu wszystko niżej. I znowu to samo co wcześniej, jeżeli chcecie przesuwać kilka rzeczy naraz, trzymacie po prostu guzik Ctrl i zaznaczycie te warstwy, które chcecie wszystkie razem jednocześnie ze sobą przesunąć. U góry na te cztery strzałeczki lub po prostu V na klawiaturze. V to jest to ogólne narzędzie w programach Adobe do, że tak powiem, ruszania, wybierania i tak dalej wszystkich pierdołek. I robicie środek. Tak długo przesuwacie, żebyście widzieć dwie kreski, jedną poziomą, jedną pionową, takie niebieskie, to wiecie, że jesteście idealnie na środku. Okej, okay, to by było w sumie na tyle, tak? Na taki bardzo prosty baner na YouTube. Ja wam jeszcze jedną rzecz pokażę, którą na 100% w tysiącach innych takich tutoriali pokazują. Zamiast jakiś tam grafik podwójnie i tak dalej, na pewno będzie flare. Flare. O, flary. Dodawanie flar, dodawanie takich efektów świetlnych. Jest to strasznie mocno popularne. I to w thumbnailach i we wszystkim. Wyszukujecie po prostu sobie obrazek flary, pokażę wam to, chociaż to naprawdę nie jest potrzebne do życia, ale niech będzie. Kopiuj, wchodzimy na Photoshopa. Przed wklejeniem już możecie wybrać w sumie, gdzie to wyląduje. Wybierając jakąkolwiek warstwę z waszego całego projektu i wtedy dopiero wklejając, wkleje się zawsze wyżej niż ta warstwa, którą wybraliście. Jest to oczywiście bardzo, bardzo praktyczne. Ok, przesuwamy sobie tą flarę. Powiedzmy, że ona nam się tutaj by podobała na literce I. Albo nie. Pod znaczkiem Twitter. Bum. Zmieniacie styl mieszania. Bum. Na w tym przypadku jaśniej. I macie dodaną flarę. Very, very, very popularny na internecie, nawet bardzo very. Tutaj możecie z nią też potem grać, kombinować, kolory nakładać, w ten sposób to jednak nie działa, jak ja myślałem. Kolory możecie też zmieniać w inne sposoby. Okej, bo teraz sam się pogubiłem. Dopasowania. Na syceniu czy w balansie kolorów to było? Teraz nie wiem, balans kolorów? Pokażę wam się takie okienko i tym możecie troszkę manipulować. Ale zdecydowanie wystarczająco do tego, co my chcieliśmy. Eee...
fuck, ej, czekajcie, bo teraz samemu się pogubiłem. Wiem, że możecie tutaj kolory zmieniać, ale tego na razie nie chcemy. Bo to się robi zawsze pod koniec. Przynajmniej ja to tak lubię. Chciałem zmienić to jakoś inaczej, ale w chwili obecnej mi się po prostu... Nasycenie? Barwa? A, mamy! Widzicie, barwa nasycenie. Kurde, ale zmienię tempa. Tutaj możecie sobie kolory zmieniać całkowicie tak, jak wam to teraz pasuje, tak? Wybieracie z listy kolor, który wam się podoba i jest very, very nice. Więc zrobimy czerwone, chociaż nie mam nic czerwonego w grafice, ale mniejsza z tym. No może takie po prostu... To zostawimy na zerze. Nasycenie na zero. Tutaj dojdziemy do białego koloru. I też to mi się podoba najbardziej. Boom, tak to wygląda. Ta flara wcale mi się nie podoba, bo jest ona po prostu nadużywana. Możecie też wielkość tego zmienić. Bawić się jak tylko chcecie. Mi szczerze mówiąc nie bardzo się to podoba. Ale przez to, że w co drugim tutorialu na internecie to na 100% zobaczycie. To po prostu to zrobiliśmy, tak? Boom, tak to wygląda do dupy, jeżeli to będzie nad literką tekstu, więc zostawimy to jednak na dole. Mówię, każdy musi wiedzieć dla siebie, czy mu się to podoba, czy nie. Zmieniając oczywiście tryb mieszania, możecie o wiele całkowicie inne efekty tego osiągnąć i tutaj mi się ten nawet bardziej podoba. Okej. Coś to ma w sobie. W taki sposób. Rozciągniemy to trochę, aby starczyło nam na o wiele większy kawałek. Aaa, na większy kawałek wcale nie będzie wystarczy, bo to jest po prostu w tym miejscu, że ten kolor jest taki łatwy na rozjaśnieniu. Okej. Nic nie powiedziałem. Jak widać, wiele z tych trybów mieszania w ogóle nie robią tego, co chcemy, aby robiło. Można też po prostu wyciąć ten czarny kolor i samą flarę się bawić, lub od razu flarę w formacie PNG ściągnąć, lub od razu są całe zestawy tych flar. Też można się bawić milionów rzeczy, milionów, znaczy miliony rzeczy, miliony efektów. Wszystko na internecie for free. Wasza zabawa, aby właśnie robić to w taki sposób, jak chcecie, aby wam się podobało, aby to wam odpowiadało, a nie, nie wiem, jakiemuś frajerowi z internetu. Okej. Tak to na razie zostawimy. To jest dzisiejszy, że tak powiem, baner na YouTube'a. Mówię, jeżeli chcecie mieć jakiś tutorial w innym programie lub może po prostu bardziej zaawansowany, tak, z jakimiś lepszymi trochę efektami, nie taki prosty, który tak czy inaczej się bardzo długi zrobił, to po prostu piszcie. Piszcie po prostu w komentarzach. To będzie decydowało, jakie będą kolejne tutoriale, na jaki temat i tak dalej. Chciałem pokazać taki bardzo powolny, bardzo tłumacząc dosłownie wszystko, co robię, starając się używać jak najmniej skrótów na klawiaturze i czegokolwiek, tak, bo ja oczywiście troszkę inaczej pracuję na co dzień. Naprawdę zrobić jak najprostszy tutorial, żeby naprawdę był on prosty, żeby jednak jakieś tam elementy wam główne funkcje pokazać, tak, że można ze sobą warstwę mieszać samym efektem już zmieniania po prostu ich trybu mieszania przez Photoshopa, nie kombinując za dużo w inny jakiś tam sposób. Co wydaje mi się jest po prostu fajną rzeczą, tak? Fajną rzeczą, można dużo pokombinować, dużo fajnych efektów robić i też dużo, dużo innych rzeczy, tak? Patrzcie, jakie fajne rzeczy można tutaj potworzyć, zmieniając tylko i wyłącznie tryb mieszania, nic więcej. A, jestem zachwycony, co mówię, to jest takie proste, to ma coś w sobie, to jest porno. Prawie nic nie widać z tła, ale no problem jest to. I nawet w ten sposób mi to wystarczy. Okej. Na szybko zdecydowaliśmy zrobić inny baner. Wiecie jak szybko? Dosłownie kilka sekund zrobiliśmy nagle całkowicie inny baner z tego, niż w sumie był planowany. Okej, to było na tyle. Ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca. Jak zawsze zapraszam do następnego razu. I mówię, piszcie w komentarzach, co chcecie widzieć w następnym tutorialu, lub może nie następnym, bo ja nagrywam już kilka tutorialów w przód. Mam też dużo tematów, które tak czy inaczej muszę zrobić, ale mówię, prędzej czy później na te tematy będę mógł najechać. Jeżeli dość szybko będę już miał jakieś propozycje, to dość szybko będę mógł na nie najechać i szybko je zrobić, zanim być może rozpocznę całkowicie inny temat. Okie dokie.
to by było na tyle. Ja dziękuję za obejrzenie do końca, jak zawsze zapraszam do następnego razu. Bye, bye!